Jest za 15, startujemy. Słuchajcie, chciałbym się przedstawić tak w dosyć telegraficznym skrócie wprowadzenie do wybranych zagadnień związanych z niedawno opublikowaną już wersją Java 8. Nie będzie to taki pełny przegląd wszystkich funkcjonalności, bo na to zabrakłoby nam czasu, a ja też nie miałbym wystarczająco, żeby dotknąć wszystkiego, żeby móc tutaj przed Wami stanąć i opowiedzieć o nich trochę. Zresztą też od razu disclaimer. Ja w dużym stopniu ze względu na tą prezentację potraktowałem jako pretekst do tego, żeby gdzieś tą Java 8 się już w tym momencie zająć, mimo wielu innych obowiązków. No i za co Wam dziękuję, bo była to bardzo fajna przygoda. Ja nazywam się Szymon Stępniak. Pracuję w małym software house'ie IdeaZone w Toruniu. Na co dzień programując w Javie, w Groovie. Od początku tego roku udało mi się kontrybuować framework Grails, właśnie napisany w Groovie, dedykowany. Jestem uzależniony od test-driven development, a tam pod tym nickiem znajdziecie mnie na Twitterze, gdzie publikuję kilka ciekawych rzeczy związanych z tym, czym się zajmuję na co dzień, czym się interesuję. Krótka agenda. Na wstępie powiemy sobie takim dużym skrócie, co nowego w Javie i skoncentrujemy się na trzech aspektach. Wyjdziemy od zmian, które pojawiły się w interfejsach. Następnie o jednym z największych syntactic sugarów, jakie w Javie się pojawiły, czyli wyrażeniach lambda, kończąc na strumieniach. Na wiele rzeczy nam nie starczy czasu, ale myślę, że cel przynajmniej tej prezentacji jest taki, żeby osoby, które jeszcze z Javą 8 nie miały styczności, znają ją tylko z informacji publikowanych w sieci, miały takie, powiedzmy, pewne rozeznanie, co w tej Java 8 się pojawiło, dlaczego warto się nią zainteresować i że te zmiany tak naprawdę z punktu widzenia takiego dla nas programistów też bardzo rewolucyjne nie są, bo rzeczy, które się pojawiły już od wielu lat, dostępne są w innych językach JVM-owych. Także może na początek pierwsze pytanie. Ile osób stąd z Javą 8 już miało do czynienia na zasadzie napisanego, powiedzmy, około 1000 linii kodu? Okej, tylko Kejer, nie. Ile? No to powiedzmy podciągnijmy w górę do 1000. A w ogóle, kto już ma zainstalowaną Javę 8 na swoim komputerze? Okej, a dlaczego tak mało w niej piszemy? No dobra. Dlaczego? No dobra, ale to myślę, że po tej prelekcji może tego czasu znajdziemy trochę więcej. W szczególności, że zobaczcie, no na końcu są bardzo fajne takie, powiedzmy, interaktywne tutoriale wprowadzające w ogóle wyrażenia lambda, zmiany w Javie 8. Także fajnie. A ilu z nas w ogóle nie słyszało o premierze Java 8 i od tego, że w ogóle od roku o niej jest głośno od pierwszego M1? Jest ktoś taki nieświadomy? Nie wstydźcie się zupełnie. Nie ma. No to fajnie. Okej. Kilka wybranych new features. To jest bardzo niepełna lista i są to zgłoszenia rzeczy, które do Javy 8 weszły. My z tej listy dotkniemy kilku. Natomiast pod tym adresem znajdziecie pełną listę feature'ów. Warto się zapoznać, bo to też gdzieś umknęło uwadze, kiedy dzisiaj szukamy w sieci informacji, na przykład na blogach, odnośnie tego, czego w tej Javie 8 możemy szukać. Jest wiele takich drobnych smaczków, które na poziomie biblioteki standardowej się pojawiły, jak chociażby metody statyczne w interfejsach, o których za chwilę będzie. Jedna fajna rzecz. Od wersji Java 7 został uruchomiony projekt Adopt OpenJDK, w którym tak dżugi, również osoby zainteresowane prywatnie rozwojem, testowaniem nowych wersji Java mogą w tym procesie uczestniczyć.
można zgłaszać swoje własne pomysły na feature'y, które mają wejść do języka. Także widać, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju dla kolejnych wydań Java, bo wiele rzeczy, które miały pojawić się w Java 8, oczywiście zostały przesunięte, tak? Zresztą Java 8 był tak planem B, wiele feature'ów to było plan B z Java 7. Zacznijmy od tych interfejsów. Pierwsza rzecz totalnie dla niektórych wydawać by się mogło dziwna. Pojawiły nam się w interfejsach metody statyczne. W ogóle do tej pory było niedopuszczalne, że w interfejsach cokolwiek poza deklaracją metody i ewentualnie stałych, w tym momencie tam nic więcej nie mogliśmy zawrzeć, a w tym momencie raz, że pojawiły nam się metody statyczne, które tłumaczone są z kolei tym, wcześniej takie convention over configuration wyglądało w ten sposób, na przykład collection, żeby udostępnić kilka metod helperowych, tworzyło taką niezwiązaną zupełnie z interfejsem collection klasę collections. I tam był zbiór metod. W tym momencie pomysłodawcy tego rozwiązania argumentują to w ten sposób, że teraz możemy to wcielić fajnie w interfejsy i zrezygnować z tych poniekąd sztucznych i niezwiązanych z interfejsem bezpośrednio klas. Prawdziwym smaczkiem dla programistów w zakresie zmian w interfejsach są metody domyślne. Więc teraz już nie tylko statyczne, ale też pojawiają nam się metody, które mogą w ogóle mieć, które nie są statyczne, również mają ciało i które będą dziedziczone. Jak twórcy argumentowali to rozwiązanie? Bardzo prosto. Metody domyślne nazywane są również defender methods. Chcemy na przykład istniejące API wyposażyć w nowe, dostosować do nowych funkcjonalności, ale nie chcemy zaburzać istniejącego ekosystemu. Jeżeli byśmy do interfejsu iterable, tak mamy przykład z dodanej funkcji metody domyślnej for each, gdybyśmy tak po prostu sobie wrzucili, że od teraz iterable, to jest tylko wycinek oczywiście, to nie jest pełny interfejs iterable. Jeżeli w tym momencie pojawiłby nam się tutaj, wymusilibyśmy for each'a, no, na poziomie tego interfejsu, wszystkie biblioteki leżą. Wszystko, co kiedyś tworzyło jakąś strukturę, która była polimorficznie zgodna z iterable, leży. A w szczególności, że pojawiło się wiele rzeczy, tak jak widzimy tutaj for each'a, czy też w interfejsie collection, które chciano właśnie wprowadzić w sposób bezpieczny, tak, żeby ta domyślna implementacja była dostępna. Oczywiście pojawiły się głosy oburzenia, no bo w tym momencie w Javie możemy implementować wiele interfejsów, dziedziczymy po jednej klasie nadrzędnej. No i co z problemem wielodziedziczenia? Sprawa jest dosyć prosta. Mianowicie kompilator od razu nam wykryje w sytuacji, kiedy, tak jak widzimy na załączonym obrazku, interfejs A i B zupełnie przykładowo zawierają taką samą domyślną metodę. I teraz zupełnie przypadkowo klasa C potrzebuje implementować oba te interfejsy i pojawia się problem. Jeżeli klasa C polegałaby na domyślnej implementacji, kompilator by nam na to nie pozwolił. Od razu by krzyknął, hello, jest konflikt metod domyślnych, więc w tym momencie kompilator nas wymusza, że my musimy eksplicytnie wskazać, o co nam chodzi. Tak w tym przypadku odwołaliśmy się do tego, że nasza klasa C, naszą intencją jest to, aby ona wywoływała metodę domyślną pochodzącą z interfejsu A. Jest tutaj jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi o metody domyślne. Pewne uproszczenie, jeżeli chodzi o hierarchię znajdowania metod w hierarchii dziedziczenia. Domyślne metody nie mogą zaimplementować tu stringa, equalsa i hashcode'a. Zresztą właściwie wszystkich metod, które są domyślnie dostępne w klasie object, która jest nadrzędna dla wszystkich klas w Javie. Kompilator nam od razu krzyknie, więc nawet nie będzie takiej sytuacji, w której my sobie nieświadomie zaimplementujemy na przykład tu stringa, który będzie defaultowo dostępny dla naszych wszystkich klas. Nie, niestety
Znaczy, albo stety właściwie, bo w tym momencie sprawa się upraszcza. Co więcej, obalając te argumenty o tym, że wprowadzamy wielodziedziczenie tylnymi drzwiami, właściwie ono już było zawsze w Javie dostępne przez to, że implementowaliśmy wiele interfejsów, tylko wtedy sprawa była prostsza. Po prostu musieliśmy zaimplementować metodę abstrakcyjną, którą nam interfejs dostarczał. W zakresie interfejsów pojawiła się jeszcze nowa koncepcja w Javie 8, a która już istniała w kilku innych bibliotekach, o których będzie za chwilę, czyli interfejs funkcyjny. Interfejs funkcyjny to wcale nie jest niekoniecznie adnotowany adnotacją Functional Interface. To jest adnotacja, która zgłasza taką naszą intencję, że ten interfejs chcemy, aby był funkcyjny. On będzie funkcyjny, jeżeli będzie zawierał dokładnie jedną metodę abstrakcyjną. Pojawi się druga metoda abstrakcyjna, w tym momencie nasz interfejs przestaje być funkcyjny, nie możemy korzystać z niego właśnie chociażby w wyrażeniach lambda, który będzie za moment. Adnotacja nas przed tym obroni. Natomiast interfejs funkcyjny, ponieważ to założenie jest tylko i wyłącznie dotyczy metod abstrakcyjnych, może zawierać dowolną ilość metod domyślnych, jak i statycznych. One w niczym interfejsowi funkcyjnemu nie przeszkadzają. I ponieważ zostało to wprowadzone jako convention over configuration, dzięki temu od dawna znane z JDK interfejsy takie jak Runnable, Action Listener czy chociażby Comparable, one są funkcyjne. Z nich będziemy mogli korzystać tak jak z nowych wprowadzonych w Javie 8 interfejsów funkcyjnych, które zostały zamieszczone w nowym pakiecie Java Util Function. Przyjrzyjmy się kilku wybranym. Tam jest około chyba 20 z kawałkiem tych interfejsów. Wiele z nich ekstenduje takie bardziej atomowe, natomiast takie najważniejsze. Interface Function. Jak sama nazwa wskazuje, dokonuje pewnego przekształcenia wartości. On jest jednoargumentowy, typu T zwracamy po przekształceniu jakiś określony typ R. Te typy oczywiście mogą być takie same. Predicate, predykat, test logiczny dla wartości przekazanej do tego predykatu. Consumer, on konsumuje właściwie obiekty, które otrzymuje, nie zwraca nic w wyniku działania operacji, które dostarcza. Odwrotnie działa supplier, który niczego od nas nie oczekuje, ale z kolei nam zwraca, dostarcza nam jakiś obiektów. Be function, podobnie jak function, z tą różnicą, że mamy, obsługiwane są funkcje dwuargumentowe. Oraz binary operator, który ekstenduje bfunction i jest to zwyczajne działanie binarne dla jednego typu T. Oczywiście tego typu interfejsy były dostępne przed Javą 8 i tutaj zachęcam Was do zerknięcia na bibliotekę Guava. Ilu z nas o Guavie słyszało? No pięknie. Ilu z nas używało Guavy? Fantastycznie. Także na pewno interfejsy takie jak Function, Predicate, Supplier, Consumer są nam doskonale znane. Tylko że, okej, mieliśmy te interfejsy. Zobaczymy, jak wygląda UO w praktyce. Teraz przejdziemy na Presentation Mode. Korzystanie z tych interfejsów. Najpierw zrobimy taki Java 7 style. Okej. Jest widoczny, jest. Na końcu widać, tak? Widać. Okej, słuchajcie, to jakaś prosta implementacja. Mamy listę imion. Jest Duke, James, Kent, Ward, Robert, Martin. Kto kojarzy te imiona, tak a propos? James. Tak. Kent. Kojarzymy.
Ward, Robert i Martin. No myślę, że na pewno kojarzymy, tylko trochę się wstydzimy. Nad tym też popracujemy. W każdym razie mamy jakąś wyjściową listę imion. I teraz chcemy... A, i widzicie, i on, to jest właśnie IntelliJ IDEA. Ja tego nie chciałem. O, miało być pokazane całe piękno. I teraz chcemy stworzyć właśnie funkcję, która zostanie zastosowana dla każdego elementu naszej wyjściowej listy i po prostu dokona nam transformacji, to znaczy zliczymy sobie długość tych imion i jako wynikową listę zwrócimy listę integerów, kolejną odpowiadającą długością imion na konkretnych pozycjach. No widzimy, ponieważ przykład jest prosty, to i kod, nawet mimo że bardzo imperatywny, wydaje się czytelny. Nie. Natomiast łatwo sobie wyobrazić, że gdybyśmy teraz chcieli dołożyć też jakieś dodatkowe filtry, żeby przed zastosowaniem tej funkcji coś tam zrobić, na przykład, nie wiem, no, posortować, to byłoby prosto. Ale załóżmy jakieś inne dziwne rzeczy, czy gdyby na przykład te imiona najpierw trzeba było wyciągnąć z jakichś obiektów, tak? No tu są proste stringi, ale łatwo sobie wyobrazić, że te imiona mają jakąś tożsamość znaczącą więcej niż string, więc można byłoby zrobić coś nie jednak więcej. No to musielibyśmy trochę tutaj tego kodziku upchnąć. I tak to wyglądało przed Javą 8. I tak to wygląda też w Javie 8, ponieważ ten function, który tu jest zdefiniowany, to jest Java util function, tak? To nie jest guava. Przykłady z głową są na koniec, zobaczymy sobie taki imperative głowa versus, znaczy imperative versus głowa versus Java 8. OK. No ale no, jeżeli mielibyśmy tak korzystać z tych function, no to kurde, no słabo trochę, bo ja musiałem napisać właściwie tyle kodu, tylko a mnie interesuje to. Nawet w językach nowożytnych tam już tego returna nie ma, tak? I właściwie tyle opakowania tego boilerplate kodu. No OK. Z pomocą przychodzą wyrażenia lambda, czyli nasz największy syntactic sugar, właśnie dla korzystania z interfejsów funkcyjnych. W takim, jakbyśmy chcieli to sprzedać marketingowo, to jest wyrażenie lambda. I to jest bardzo proste, tu właściwie nic nie ma i ktoś powie, no dobra, ale to jak ten anonimowa klasa tutaj function zainstancjonowana, to jest równa temu, no prawie że. Wyrażenie lambda sprowadza nam, może być zastosowane ten skrót właśnie dla wyrażeń, przepraszam, interfejsów funkcyjnych. Zapis jego jest bardzo prosty. Po lewej stronie mamy deklarację parametrów, które wchodzą do tej naszej metody abstrakcyjnej i po prawej stronie ciało, strzałka, nowy symbol, który w Javie 8 zostaje wprowadzony. Ale możemy to jeszcze upraszczać, tak? To, o czym wspomniałem wcześniej. Jeżeli to jest jednolinijkowiec, możemy zapomnieć o returnie. Ale możemy iść jeszcze dalej, jeżeli chodzi o uproszczenie, ponieważ Java 8 jest w stanie rozstrzygać, o jakie typy chodzi, z kontekstu, w jakim jest wykorzystywane dane wyrażenie. Więc tak naprawdę to nasze pierwsze tutaj to wyrażenie sprowadza się do bardzo prostego funkcyjnego zapisu, tak. No i teraz możemy łatwo porównać, tak, jeżeli spojrzymy na to, o co autor miał na myśli. Autor na myśli miał to, sumuj mi x i y, które są przekazane jako parametry. Boilerplate wymaga tego. To jest jeszcze taki dosyć prosty przykład. Kiedyś na Twitterze funkcjonował Borat Java, który taką anegdotkę wysłał, że jednolinijkowiec w Javie wymaga 21 linii kodu. No tutaj 21 nie ma, tak? Bo zamknęliśmy się, ale gdybyśmy override'a skasowali, tak byłoby 5 linii kodu, więc nie jest aż tak źle. Patrząc na wyrażenia lambda, od razu kojarzą nam się domknięcia. Kto kojarzy? Closures z Groovy'ego, Scali, z Clojure, tak? Ilu z nas? I pojęcie właśnie domknięcia, też z języków takich jak standard ML, w których były wprowadzane. Tu mamy przykład Groovy'ego i mamy dwa
domknięcia zdefiniowane Groovy'ego. Ilu z nas zna i używa? Okej. Okay. Groovy to jest taka Java na sterydach. Znaczy na sterydach, może ona nie ma jakiej większej mocy może niż Java. Jest po prostu z całego boilerplate kodu, nie do końca całego, ale no jednak pozbawiona. I tak na przykład mamy dostęp do domknięć, takich nie do końca zgodnych z definicją, ale to co widzimy, mamy zdefiniowane domknięcie SQRT, które jest tak naprawdę funkcją, można powiedzieć, tak, która przyjmuje x i nam x podnosi do kwadratu. Ciekawszy przykład jest pod spodem, jest to przykład zresztą nie bezpośrednio wzięty, ale coś, z czym spotykamy się w Grailsach od wersji 2.3 w górę, czyli definicji marszalerów JSON-owych na przykład, w tym konkretnym przykładzie, właśnie dla RESTful Applications. I tutaj nasz marszaler otrzymuje jakiś obiekt payment, typu payment, i po prostu zwraca nam mapę, tak wygląda definicja mapy, bez żadnego new hash map i tam typy put. Nic takiego nie trzeba robić. I to, co ona robi, po prostu zapisuje sobie pod kluczem ID, payment ID, amount. I to, co robi tutaj, to jest, i tu jest właśnie jakby ta najciekawsza rzecz, jeżeli chodzi o Clojure. Załóżmy, że nasz payment trzyma listę historii. Swoją drogą Groovy w ten sposób odwołałby się do gettera. Tam nie musimy właśnie definiować żadnych getterów, setterów w Groovy, nawet jeżeli będziemy mieć po prostu prywatne pola. I teraz tak, on nam, historię nam zwrócił listę, jakieś historie związane z tą płatnością i teraz my chcemy znaleźć wszystkie, które próby przekazane tutaj zakończyły się sukcesem i ponieważ zliczamy liczbę tych attemptsów, weźmij size na tej tablicy. To też nie jest najbardziej efektywne rozwiązanie, bo gdyby to był jakiś hibernate i ta kolekcja byłaby lazy, to jakby on tam zaczął o to strzelać do bazy danych, a nawet jeszcze, żeby brać na tym size, no to można się puknąć w czoło, żeby gdybyśmy chcieli coś takiego robić. A załóżmy, że tych paymentów są dziesiątki tysięcy. Niemniej to obrazuje pewien sposób zastosowania Clojure jako pewnego, bo czym Clojure jest pewnym jakby stworzeniem anonimowej, nie do końca, ponieważ nazwa jest podana funkcji, ale która zamyka bieżące środowisko i pozwala nam wielokrotnie używać, wykonywać tego domknięcia w obrębie naszego kodziku. No i oczywiście Clojure możemy przekazywać przez jako parametry do metod, zwracać jako wartości funkcji. Właśnie to, czego w Javie przez długi czas nam brakowało. No i właśnie, Lambda niestety, bądź niestety, nie do końca jest tożsama z Clojure. Dlaczego? Jest jedna zasadnicza różnica. Clojure pozwala nam modyfikować środowisko poza swoim scope'em. Znaczy w tym scope'em, jeżeli powiemy, że scope Clojure to jest właśnie ten blok, który jest zdefiniowany, ja mam dostęp do tego, co jest poza nim, lokalnie. Clojure z definicji powinno mi stworzyć kopię tego środowiska, żebym ja sobie mógł to modyfikować i na zewnątrz te zmiany nie byłyby widoczne. Coś, co się nie dzieje w Groovy, swoją drogą. A dzieje się w skali, ale to tam też różnice są trochę inne i z czego innego to wynika. Natomiast Lambda nie pozwoli nam modyfikować. Co więcej, Lambda nie pozwoli nam skorzystać ze zmiennej, z lokalnego scope'u ponad naszym, jeżeli on jest efektywnie finalny. Dla bezpieczeństwa taka zmienna... Proszę? Jeżeli jest, tak. Znaczy pozwoli nam skorzystać, kiedy jest, zgadza się, tak. Ona nie musi być nie musimy jej opisywać jako final. Wystarczy, żeby w runtime po zdefiniowaniu naszej lambdy ona nie ulegała zmianom. Tu od razu nam IDE podpowie, kiedy odwołamy się do zmiennej poza naszym scope'em, która nie jest finalna i która za chwilę zmieni swoją wartość. Już od razu będzie krzyczał, nie tędy droga. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o wyrażenia Lambda. W Java 8 pojawiło się coś takiego jak referencje do metody. Ten znaczek na pewno może kojarzyć się wszystkim programistom PHP, którzy pewnie pomyślą, że to jest odwołanie do jakiegoś tak naprawdę pola
statycznego, prawda, w jakiejś klasie, tak? Nie, to akurat ten zapis został w Java 8 zarezerwowany do tworzenia referencji do metod. Dlaczego zostało to wprowadzone? Najlepiej oddaję to przykład zaprezentowany na ekranie. Mamy zdefiniowaną funkcję wyrażeniem lambda, która dla x typu integer zwraca jego toStringa. I żeby teraz uprościć takie transformacje, możemy po prostu naszą funkcję zapisać jako referencję do metody, ponieważ każdy argument, który typu integer, który do tej funkcji będzie przekazany, będzie od razu przekazany do metody, do której referencja została przypisana. Tych referencji mamy kilka typów. Są to referencje do metod statycznych, tak jak referencja do value of z klasy integer. Możemy tworzyć referencje do metod klasy, tak jak toString z klasy object. Możemy tworzyć referencje do metod obiektu, do instancji, tak? Tak jak załóżmy, że jest jakiś obiekt x w naszym scope'ie pod zmienną x, chcemy bezpośrednio w jego przypadku odwołać się do metody toString, lub też możemy w ten sposób odwoływać się do konstruktorów, na przykład object new w tej postaci. I teraz zobaczmy, wrócimy do naszego przykładu z funkcjami, tymi jeszcze imperatywnymi, ich wykorzystaniem. Zobaczymy, w jaki sposób wyrażenia lambda uproszczą nasz kodzik. A zatem przejdźmy do function java 7 with lambda style. Właściwie uprościło nam się tylko tyle, na chwilę obecną, że nasza definicja funkcji już nie jest zamknięta w tych 5 czy 6 linijkach kodu, ale mamy one-linera, który zresztą, to co widzieliśmy na slajdach wcześniej, jeszcze wypadałoby uprościć. Nowożytne idee, nie wiem jak w Eclipse, bo nie korzystałem z Java 8 w Eclipse, ale na przykład idea od razu nam podpowie, żeby zrobić coś takiego, kiedy wykryje, że hello, tobie chodzi, tak naprawdę możesz to samo osiągnąć, tworząc referencję do metody. My sobie przejdziemy przez ten cały proces upraszczania naszej konstrukcji, czyli od razu możemy w pierwszej kolejności skasować deklarację typu dla argumentu wejściowego. Od razu pozbywamy się returna, a z kolei, skoro pozbyliśmy się returna, możemy też pozbyć się raz, że tego i oczywiście do końca jeszcze tego. Do pełni szczęścia w tej sytuacji tak naprawdę brakuje nam tego, co chce nam podpowiedzieć nasze idee, czyli zrób sobie referencję do metody. Będzie prościej po prostu. OK, no to definicja funkcji nam się uprościła. Ciągle niestety ten imperative style króluje, ponieważ my tą funkcję stosujemy tutaj. W ogóle musimy deklarować cały przebieg, po czym my iterujemy, co my tak naprawdę próbujemy osiągnąć. Musimy oczywiście też stworzyć na początku listę, która przyjmie nasze wyniki. Spróbujmy i to uprościć. I aby to osiągnąć, w Java 8 zostało wprowadzone Stream API. Przy czym nie możemy mylić go z input-output streamami. Not relevant. Nazwa. Raczej tu gdzieś takie było fajne porównanie, że o streamach powinniśmy myśleć jak o strumieniu wody, który przepływa. Dlaczego o strumieniu wody? Chyba to jest tak tutaj w następnym paragrafie. Że myślimy o nim jako o jednorazowym, leniwym iteratorze. Dlaczego jednorazowym i dlaczego leniwym? Jednorazowym dlatego, że po przejściu całej iteracji no, jest zamykany, znika. Co więcej, tutaj Java też nas chroni przed próbą ponownego wykonania
operacji kończącej na zamkniętym streamie i generuje odpowiedni wyjątek. Jest leniwy, ponieważ tutaj możemy rozróżnić dwa typy operacji, takie pośrednie, które nie zmieniają streama, tylko jakby rejestrujemy kolejne transformacje, które chcemy na naszym streamie wykonać i dopiero kiedy wywołujemy operację kończącą, za chwilę będzie lista niepełna przykładowych operacji kończących, dopiero w tym momencie są triggerowane wszystkie operacje. Jest to jeden przebieg, wszystkie transformacje są zastosowane. My w tym czasie, kiedy manipulujemy sobie, to znaczy manipulujemy, podpinamy kolejne transformacje, jesteśmy spokojni, bo tam się jeszcze nic nie dzieje. Co więcej, stream to tak naprawdę może być nieskończony. Bo on nie ma, jego rozmiar nie jest z góry określony, więc jesteśmy spokojni, możemy, zresztą są pomocnicze klasy, które na przykład pozwalają nam w nieskończoność iterować na przykład po liczbach zmiennoprzecinkowych, czy kolejne generować je, czy generować kolejne randomowe liczby całkowite, etc. I gdzieś tam w pewnym momencie możemy stwierdzić, że już kończymy z naszym streamem, ale on jest w sam swojej naturze nieograniczony. Domyślnie streamy są sekwencyjne, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie i to też była jeden z argumentów wprowadzających streamy w tej postaci. Możemy je zrównoleglać. No i to już zależy od konkretnego przypadku użycia, tak? Bo w przypadku, jeżeli wiemy, że ten stream nie zawiera wielu elementów, ponieważ został stworzony na podstawie niewielkiej listy, no to może się okazać, że jednak ten strumień sekwencyjny będzie bardziej wydajny. Natomiast gdybyśmy chcieli zrównoleglić obliczenia na potencjalnie dużym strumieniu, no to w tym momencie to się przydaje, tak? Domyślnie zrównoleglony strumień bodajże odpala wątków dokładnie tylu, ile mamy procesorów na naszej maszynie. Właśnie, to dwa rodzaje operacji, o których mówiliśmy, czyli te intermediate oraz terminal. Ale to właściwie wszystko tu było powiedziane, więc przeskoczymy na następny slajd. Właśnie przykłady operacji pośrednich. Mamy i tutaj, jak widzicie, te operacje wykorzystują interfejsy funkcyjne, o których rozmawialiśmy wcześniej. A zatem od razu widzimy, że będziemy mogli w tych miejscach wykorzystywać wyrażenia lambda, po to, żeby stworzyć sobie takie w miarę czytelne chainy kolejnych operacji, kolejnych transformacji. I tak mamy filtr, który pozwala nam ograniczyć zawartość naszego strumienia do obiektów, do wartości, które będą spełniać predykat, który przekażemy. Map przekształca, tak, wykonuje funkcję na każdym elemencie, zwraca nam w odpowiedzi. No, kiedy już zbierzemy, tam w zależności, co my chcemy zrobić, tak, ale domyślnie zwróci nam dokładnie nowy strumień, który będzie miał tą transformację zastosowaną. I flat map, specjalny rodzaj mapa, tylko do zastosowania dla zagnieżdżonych streamów, żeby wykonać operację na zagnieżdżonych, ale wynik w postaci płaskiej zwrócić. Distinct, który ogranicza nam do unikalnych obiektów, korzystając z equalsa, sorted z komparatorem, sortowanie. Pick, który pozwala nam coś zrobić, to wykorzystuje konsumera, czyli on przyjmie, skonsumuje każdy element naszego streamu, ale nic nie zwróci, więc tutaj się nic nie wydarzy. Oraz limit, który pozwala nam ograniczyć transformację. Tutaj akurat JVM wykorzystuje pewne mini optymalizacje i kiedy zobaczy, że mamy bardzo duży stream, ale zdecydowaliśmy się go ograniczyć do iluś elementów, on będzie w stanie w pewnym momencie przerwać nawet wcześniejsze transformacje, które miałyby się dokonać, a które byłyby uzależnione od limitu. Także możemy w ten sposób również działać. Zanim do operacji kończących, jest jedna ważna uwaga, jeżeli chodzi o te transformacje. One w ogóle nie dotykają i nie zmieniają wejściowej struktury, na podstawie której powstał stream.
My najczęściej budujemy i dlatego na przykład w Java potrzebne były te metody domyślne, aby interface collection wyposażyć w metodę tą defaultową stream, która nam bieżącą kolekcję weźmie i zwróci w postaci streamu. I to jest bardzo ważne, że te operacje, które my sobie zastosujemy, one nigdy nie dotkną tej kolekcji wejściowej, więc dlatego to jest ważna sugestia, jeżeli chodzi o posługiwanie się streamami, aby raczej przekazywać, kiedy chcemy dokonywać pewnych transformacji, lepiej przekazywać listy niż streamy, no bo jeszcze dodatkowo stream, prawda, jeżeli zostanie zamknięty, no to znika, a w tym momencie, kiedy będziemy przekazywać referencję tego streamu, to on gdzieś na stosie wywołań może nam zniknąć i będziemy chcieli, bo myślimy, że ok, dostaję teraz stream, dokonuję kolejnych transformacji, a tu niestety niespodzianka, bo wywołanie wcześniej stream zdążyło już zamknąć. Ok, skoro tamte metody nie zmieniają jego stanu, one nic z nim nie robią, podpinają się i stream czeka leniwie do momentu, kiedy transformacje mają zostać zastosowane, potrzebujemy operacji kończących. I są to między innymi for each, który po prostu trochę podobny do pika, z tym, że on już zamyka nam stream. Znowu, konsumuje każdy obiekt, każdy element naszego strumienia i kończy, zamyka strumień. Reduce, jeden z trzech tak zwanych bulk operation, który pozwala nam dokonywać, biorąc pod uwagę wartość jakąś początkową dla naszej transformacji, wykonując operację binarną dla każdego elementu, wykorzystując tego bieżący element strumienia, wykorzystując wartość wcześniej obliczoną, tak zwany akumulator. Czyli na przykład możemy sobie, nie wiem, zsumować wszystkie, dokonać kilku transformacji i zsumować wszystkie elementy całkowito liczbowe w naszym strumieniu. No i na końcu collect, który jest takim zbieraczem, jest kilka kolektorów dostarczonych w domyślnej implementacji w klasie Postgresie collectors. Min-max, min-max, jak sama nazwa wskazuje, po prostu pobierze nam z naszego strumienia, zamykając go jakąś wartość najmniejszą i największą, względem komparatora, który przekażemy i biorąc pod uwagę wcześniejsze transformacje. AnyMatch, AllMatch oraz NoneMatch sprawdza, czy w strumieniu znajdują się obiekty odpowiednio, które, czy w strumieniu znajdują się te, które, jakikolwiek, który spełnia predykat, który, bądź strumień zawiera wszystkie elementy strumienia spełniają nasz predykat, albo żaden, zaprzeczenie tego. Oraz find first oraz find any i tu pojawia się nowa ciekawa klasa wprowadzona w JDK 8, czyli optional. Coś, co widzieliśmy w Guavie, taka klasa się pojawiła, coś, co mamy dostępnego w skali, w językach funkcyjnych, standard ML, czyli chcemy po prostu zabezpieczyć się trochę przed null pointer exceptionami. Wiemy, że coś może być albo czegoś nie ma i od programisty będzie zależało w bardziej taki deklaratywny sposób, czy wartość jest obecna, czy nie, czy mogę ją pobrać, a co, czy też na przykład nie powinienem to zrobić czegoś, kiedy jej nie ma. To zobaczymy na przykładach za chwilę. Przykład wykorzystania właśnie tego streamu. Znowu mamy jakąś wejściową listę imion. Zamieniamy, tworzymy stream właśnie z tej kolekcji. I teraz wszystkie te transformacje, one zawsze zwracają nam stream, więc pozwalają nam tworzyć taki chaining. I to, co my chcemy zrobić, chcemy przefiltrować naszą listę imion, żeby zawierała tylko te, które zaczynają się od litery J. Następnie to, co robiliśmy wcześniej na tamtych przykładach, czyli dokonać transformacji, teraz nie trzymaj, nie zwracaj mi, nie zwróć mi listę, która zawiera imiona, tylko zwróć mi listę, która zawiera, czy tak naprawdę jeszcze nie wiem, czy to będzie lista, na razie dokonuję takiej transformacji na bieżącym strumieniu, że będzie on zawierał długości imion znajdujących się w tejże liście. No i na końcu collect zbiera nam, korzystając z metody z klasy helperowej collectors to list. Więc na końcu dostaniemy listę. Więc widzimy, że to jest tak naprawdę, czyta się to jak prozę, bo wiemy, o co programista miał na myśli. Przefiltruj, transformuj, zbierz. Dziękuję. Żadnych dodatkowych struktur, żadnych tam tymczasowo przechowywanych rzeczy gdzieś tutaj, mieszania. Wszystko jest na miejscu i zajmujemy się tym, czym powinniśmy się tak naprawdę zająć. A o czym mówiliśmy? Czyli mamy ten chaining, brak modyfikacji wejściowej kolekcji,
konieczność wykonania tej operacji kończącej. Próba ponownego wywołania kończy się wyjątkiem. No i możliwość właśnie nawet tych, jeżeli dostaniemy, tam mieliśmy przykład na gotowym streamie, bo nie musimy się ograniczyć, że ja muszę od razu decydować się na przykład na równoległy stream. Ja mogę zdecydować, że ten sekwencyjny, a daj mi go, niech on będzie równoległy, wtedy tylko wywołam paralel na tamtym streamie i on będzie już traktowany jako równoległy. I zobaczmy teraz, jak zmienia się nasz przykład, który obserwowaliśmy. Zresztą bardzo podobnie jak przykład, który był na slajdach, tak? W tym momencie mamy no, z tym wcięciem 5 linii kodu, czyli tyle, ile nam zajmowała wcześniej nasza funkcja, sama funkcja, tak? A teraz już mamy wszystko. Nie definiuję jakiejś tymczasowej struktury, w której będę tam kolejno wrzucał te elementy. Nie interesuję się tym. Interesuje mnie tylko to, żeby transformować, zebrać i porównać na końcu, że faktycznie ta lista długości imion jest tym, czego ja chcę. Czy są pytania? OK, będą później. Tak, i teraz, jeżeli chodzi o strumienie w akcji, bardzo prosty przykład, żebyśmy się wprowadzili, jakby krótkim wprowadzeniem, są dwie bardzo proste struktury. Zaraz powiększymy, otworzymy tylko sobie. Zresztą bo w nich nie ma tak naprawdę za wiele co oglądać. Przykład jakiejś transakcji, bardzo prostej, w sensie jest osoba, która z tym traderem dokonuje transakcji, jakaś wartość tej transakcji oraz data, kiedy ta transakcja została utworzona. Nic więcej. Natomiast person, jak sobie zobaczymy, command, to jest po prostu name, birth date, koniec. To, co jest ciekawego, znajduje się w testach, czyli w naszym transaction test. Zdefiniowaliśmy sobie trzech traderów, Marian, Anna i Andrzej, którzy mają swoją datę urodzenia, swoje imię oraz listę przykładowych transakcji, które były udziałem Mariana, Anny oraz Andrzeja. Tutaj widać tak. One zostały zrealizowane na konkretną kwotę, w konkretnego dnia. O tym właśnie będzie za chwilę, tak pod sam koniec, jak wygląda nowe Time API. Ale jak widzimy, nie klepiemy tu nic po kalendarzu, nie musimy tworzyć data, jakimś bawić się formaterami. Nowe Time API, Local Date Time, które zwraca nam datę domyślnie w formacie ISO. Pobierz mi bieżącą i odejmij od niej 3 dni. Wszystko. Czy na przykład odejmij mi 2 godziny, 2 tygodnie albo 11 godzin. Czy tam dodawa, tu akurat wszystkie są z przeszłości, no bo nie mógłbym dokonać transakcji w przyszłości, ale odpowiednie metody typu plus, days plus, weeks plus, hours są oczywiście dostępne. OK, i teraz kilka prostych przykładów, jak możemy dokonać pewnych transformacji na tych naszych wyjściowych danych. Pierwszy test chce zliczyć wszystkie transakcje Mariana. Nic prostszego, czyli naszą listę zmieniamy w stream, filtrujemy wszystkie, znaczy chcemy ograniczyć naszą listę transakcji do tych, których autorem jest Marian. Następnie map to int mówi tyle, że dostanie transakcję, tą pod tym T, a w wyniku dla wszystkich zwróci 1. Chcemy po prostu tak naprawdę w tym przypadku dostać listę jedynek po co? Po to, żeby ją potem zsumować i dowiedzieć się, że Marian jest autorem 3 transakcji. Ciekawszy przykład będzie, jeżeli będę chciał znaleźć transakcję dokonaną na najwyższą kwotę. I znowu zamieniamy naszą listę transakcji w stream, mapujemy korzystając z referencji do metody. W tym momencie wszystkie transakcje zmień mi na big decimale, na listę big decimali docelowo, zawierający wartości tychże transakcji oraz pobierz mi maksymalną, korzystając z komparatora naturalnego porządku dla big decimali. I dzięki temu dowiemy się w naszym teście, że najwyższa kwota, aha, i właśnie to, co zwróci nam max lub min, to zwróci nam typ optional, mam nadzieję, że go tutaj widać na tym obciętym ekranie, bo on nie wie, czy on znajdzie. Jeżeli nie znajdzie, w tym momencie
tutaj dostalibyśmy wyjątek, bo nie ma, w tym momencie trzeba by sprawdzić, ale ponieważ my wiemy, znamy, w tym teście modelujemy tak świat, że wiemy, co dostaniemy, dlatego możemy sobie pozwolić po prostu na wzięcie metodą get tejże wartości i wiemy, ponieważ my tworzyliśmy tę transakcję, że najwyższa była na kwotę 99,99 jakiejś waluty. Znowu możemy znaleźć tradera z najwyższą kwotą, ale dokonaną tydzień temu, tak? Więc w tym momencie filtrujemy sobie naszą listę, korzystając z metod nowego Time API, gdzie po prostu weź tą datę utworzenia i pobierz mi wszystkie, które będą najpóźniej wykonane tydzień temu i zastosuj znowu max, komparator, porównując tym razem, inny mamy, zobaczyć zapis, już tworzymy sobie przy pomocy metody comparing, przy pomocy takiego wyrażenia lambda, czyli będą brane dla każdego transaction, weźmiemy sobie amounty. Mamy opcję oczywiście grupowania, tu w tym momencie chcemy sobie stworzyć mapę, która nam pogrupuje dla osób listę ich transakcji. Możemy sobie wyobrazić, jak to robiliśmy w Javie, tak? Musieliśmy stworzyć nową mapę, na każdym przebiegu musieliśmy patrzeć, czy już jest ustawiona wartość dla danego klucza, jeżeli nie ma, to pchaj, jeżeli jest ewentualnie, no to trzeba zdecydować, co w tym momencie zrobić, znaczy tak, w tym przypadku konkretnie musielibyśmy najpierw, jeżeli nie ma, stworzyć nową listę, pobrać tą listę, wrzucać na tą listę i tak sobie tym mielić, mielić i mielić. Tutaj dwie linijki, tak? Wystarczy collect z kolektora, z metodą grouping by z klasy collectors, która przyjmuje wyrażenie lambda, a konkretnie, gdzie naszym, to jest funkcję, gdzie będziemy grupować po, w tym przypadku, traderze. I dzięki temu dowiemy się w naszym teście, że keyset naszej mapy zawiera Andrzeja, Mariana oraz Annę. I kolejne przykłady filtrowania, jeżeli byśmy chcieli pobrać sobie listę transakcji na kwotę mniejszą niż 30, sprawdzać, chcemy, czy wszystkie transakcje były wykonane na kwotę powyżej 5, oczywiście nie, bo była kwota mniejsza, znaleźć najstarszą transakcję, czy na przykład sumować przy pomocy Reduce'a kwotę wszystkich transakcji. Ten kod będzie udostępniony, będziecie mogli odpalić te testy, zobaczyć, dlatego tak goniąc, ponieważ kończy nam się czas, tak trochę po nim sobie skaczemy i na przykład na końcu jeszcze taka do tego, jak mieliśmy sumowanie, też chcieliśmy sumować transakcję Andrzeja na przykład, tak, i widzimy, są to z samego tego właściwego kodu, bo tu definiujemy to, co my tak naprawdę chcemy, to są cztery linijki. No właśnie, no na tym jakby ta lista zmian się nie kończy, jest klasa optional, o której pokrótce wspomnieliśmy wcześniej. Mamy przykład kilku metod istotnych dla optionala, czyli możemy pobrać optional off jakiejś wartości, możemy sprawdzić, czy jest obecny. Jeżeli, gdy jest obecny, możemy go pobrać metodą get. Jeżeli zrobimy optional off nula, mamy metody or else, która nam zwróci, jeżeli optional no, nie zawiera żadnej wartości, znaczy zawiera wartość null, tak? Czy null nie jest wartością. W tym momencie zwróć QWEASDZXC. I to, co jest zakomentowane, tylko dlatego, że akurat ten highlighter jeszcze nie zna Java 8, więc w ogóle nieładnie wygląda kolorowanie, dlatego jest zakomentowane. Możemy if present wykonać pewną ciało consumera, czyli domyślnie na przykład wyrażenia lambdy docelowo. I jeżeli jest obecne, to zrób coś z nim. Przejmij go i na przykład wyświetl jakieś ciekawe rzeczy. W ogóle nie musimy w przypadku optionali bawić się if nasza wartość jest równa 0, bo co to oznacza tak naprawdę, czy ktoś o tym zapomniał, a może ktoś chce nulami sterować w kodzie, co jest, jak wiemy, niefajne. Time API wzorowane na Joda Time. Kto z Jody Time korzystał? Fajnie. Jak wiemy, a kto z nas, ci, co korzystali z Jody, korzystali z kalendara? No chyba wszyscy, albo przynajmniej większość, bo myślę, że niewiele osób miało tą przyjemność, żeby na przykład od razu wskoczyć w Jodę i musieli przejść przez takie piekło kalendara, w którym trzeba było tymi śmiesznymi stałymi operować, a jeszcze, nie daj Boże, jak gdzieś ten kalendar w ogóle poszedł i nam inny na przykład wątek zaczął coś tam w nim zmieniać, to działy się dziwne rzeczy. W Time API wreszcie nie mamy, nie będzie tych problemów. Właśnie Joda pozwalała nam większość z nich rozwiązać. Właściwie Time API, jak spojrzymy, to jest prawie że kapka w kapkę Joda Time.
Tyle tylko, że jest przepisana, nie jest wcielone. A dlaczego z tego korzystać? Jest czytelne i proste w użyciu API, ułatwiające, co widzieliśmy, tak, te metody pomocnicze, minus days, plus weeks i tak dalej, jeżeli chcemy manipulować. I to, co ważne, z uwzględnieniem stref czasowych. Bardzo łatwo jest na przykład pobrać sobie datę, która chce zobaczyć. Są takie przykłady zresztą w sieci na dokumentacji Oracle'a. Jakbyśmy chcieli obliczyć ten czas trwania przelotu pomiędzy różnymi strefami czasowymi, tak? W bardzo prosty, fantastyczny sposób zrobimy. I co najważniejsze, praktycznie w całości jest immutable. Już nie ma problemu, że ten date to mi był gdzieś przekazany przez argument, a tam coś mi go zmieniło na przykład, czy ten kalendarz, i robią się problemy. Na tym lista nowości się nie kończy. Jest jeszcze Nashorn, Java Compact Profiles, nowe metody, tak jak string joiner, ja nie join, joiner bodajże, czy join, już nie pamiętam. Spróbujemy, ewentualnie poprawimy. Czy zmiany w concurrency API, nowości w IO i new IO. Bardzo fajne rzeczy, wykorzystanie strumieni do listowania plików chociażby, tak? Nie trzeba się różnymi dziwnymi rozwiązaniami posiłkować. W końcu jest Base 64, nie trzeba korzystać z dodatkowych bibliotek Apache, żeby enkodować Base 64 w sposób prosty, oraz Type Annotations, rozwiązania pozwalające, które tu może coś będzie z class indexem potem fajnego do zrobienia, pozwalające badać adnotacje w runtime oraz podczas kompilacji. Ale o tym musicie sami się przekonać, bo ja, jak widzicie, nie zdążyłem i nie zdążyłbym wam o tym opowiedzieć. I gdzie warto zajrzeć? Pierwszy link jest bardzo fajny, Adopt OpenJDK Lambda Tutorial, bardzo prosty. Zajmie wam on dosłownie 20 minut, nawet mniej. Jest tam znacznie więcej fajnych rzeczy w komentarzach, które tłumaczą, o co chodzi. Dlaczego na przykład te referencje do metod, dlaczego tak korzystać z wyrażeń. A przy okazji mamy zestaw testów, które się wywalają, więc warto odpalić testy, zobaczyć na powód, dlaczego test się wywalił i na przykład właśnie nie czytając, to jest fajna rzecz, nie czytając wyjaśnienia w komentarzu, próbować naprawić ten test, żeby na zielono się zaświecił. Oraz kilka bardzo fajnych wpisów, które opowiadają w znacznie szerszym zakresie o tych nowościach Java 8. Warto na nie zajrzeć. Z mojej strony